Co mówi Damian Perkins o swojej ręce? Jak wygląda stan tego zawodnika po powrocie, po wyleczeniu kontuzji? Czy ona jest w ogóle wyleczona? Z punktu widzenia przygotowania motorycznego, jeśli chodzi o pracę Damiana, to ona w tej chwili w głównej mierze jest skoncentrowana na jakby powrocie do pełnego kontaktu w grze. To już jest realizowane w formie piłkarskiej. Wiemy, że ten łokieć nie jest jeszcze w pełni sprawny, tak jak powinien być, to zresztą widać jakby ze względu na to, jak zabieg był przeprowadzony po tym ciężkim urazie. Damian jeszcze nie potrafi go do końca wyprostować, ale mimo tego realizuje program na siłowni, to co potrafi zrobić. Biega dodatkowo, nie wiem, czy jeśli obserwowaliście wczoraj, to po zakończeniu treningu Damian razem z drugim trenerem przygotowania, z Barem, biegali jeszcze na boisku po to, aby nadgonić tutaj pewne elementy, które są jeszcze do dopracowania i potrzebne do tego, aby jakby dołączył swoim przygotowaniem do reszty grupy. Ten łokieć na pewno nie jest jeszcze w 100% sprawny, to tutaj nie mamy co do tego żadnych złudzeń, ale staramy się go przygotować optymalnie według tego, co dzisiaj jest, do tego, aby był gotowy. Damian w trakcie treningu nie zgłasza żadnych dolegliwości, także pracujemy i Damian jest w pełnym treningu piłkarskim, tutaj co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości, jedynie ze względu na to, że ciągle pracuje nad tą ręką, nie wykonuje wszystkich ćwiczeń, przynajmniej na siłowni, które wykonają pozostali zawodnicy, ze względu na to, że nie może tego łokcia aż tak bardzo obciążać. Natomiast chciałem zapytać, panie trenerze, o Sebastiana Benisza, bo sugeruje nam trener Smuda, że on zagra prawdopodobnie w składzie wyjściowym na Słowację i później, zwłaszcza, że wystąpił 70 minut w meczu z Łotwą. Jak on wygląda fizycznie? Wiemy doskonale, że miał problemy w ostatnich latach. Tak, wiemy, że miał problemy. Czy wystąpi w meczu, to już jest tak, jak już wcześniej wspomniałem tutaj podczas jednego z tych pytań, że to jest decyzja trenera, on wybiera pełny skład do grania. Czy jest przygotowany? Powiem tak, Sebastian bardzo ciężko pracuje na tych zgrupowaniach. Wręcz były przypadki, kiedy musieliśmy go od tej pracy troszeczkę odciągać, mając na uwadze jego powrót po urazie. Pracuje bardzo ciężko, efekty przynajmniej naszymi oczami są dość widoczne. Nie widzimy żadnych negatywnych objawów, więc każdy z zawodników, tak jak tutaj pracuje, mając bagaż swoich meczy, mając bagaż swoich treningów realizowanych w klubie, stara się złapać optymalną formę. Także tutaj bardzo optymistycznie patrzymy, jeśli chodzi o przygotowanie Sebastiana do turnieju.